Hej wszystkim, witam Was w nowym filmie. Od razu pokażę Wam zakupy, bo jest tego trochę. A w tym tygodniu wybieramy się do moich rodziców i do mojej teściowej, także wypadało też coś kupić na taki drobny prezent, bo ja nie lubię nigdy przyjeżdżać z pustymi rękoma. Zresztą to jest chyba normalne, że zawsze się kupuje jakiś drobiazg na przyjazd. Także wstąpiliśmy jeszcze do kwiaciarni po celofany i wstążkę. Przy okazji zrobię sobie porządki, jak już będę te rzeczy rozpakowywać. Słuchajcie, w Lidlu są teraz naprawdę fajne rzeczy. Wzięłam jakieś takie ciasteczka z migdałem. Zaraz Wam powiem, co tutaj jest. 50% migdał. Niech ja tylko znajdę coś po polsku. Ciastka migdałowe, 50% migdały, orzeszki ziemne, bla bla bla. Mam nadzieję, że będą dobre. Także to leci do rodziców. Tak samo to. To są takie liofilizowane owoce w czekoladzie. Były też te takie mini włoskie babeczki, także to też wzięłam. Moja ostatnia faza, czyli pistacja, w zasadzie nie ostatnia, bo ja od zawsze uwielbiam pistacje i to są jakieś takie pralinki z pistacją, ciasteczka z pistacją, ciastka z kremowym nadziejem pistacjowym i polewą pistacjową, dekorowane pistacjami. Kawka dla mojej teściowej. Wzięliśmy też takie posypki do kawy przy okazji. Dla moich rodziców będzie prawdopodobnie czekolada z cynamonem, a wanilia z cynamonem będzie dla mamy Sebastiana. A jeszcze z takich zwykłych zakupów codziennych chleb, nasz ulubiony chleb górski z Lidla. No i słuchajcie, zbliża się ten dzień w roku, kiedy wszędzie pojawiają się rogale świętomarcińskie, także też zakupiliśmy, była akurat promka chyba 2+1, także wzięliśmy 3. Jakoś się nie obawiam, że nam się, wiecie, zepsują czy cokolwiek. Myślę, że poradzimy sobie z tymi trzema. Chociaż mój mąż stwierdził, że po co nam aż 3 takie wielkie rogale, daj spokój, jeden wystarczy. No, no chyba nie. Ser Gouda. Wzięłam też oczywiście jogurty. Ja jestem bardzo jogurtowa, także tutaj jakiś serek o smaku waniliowym. Takie serki homogenizowane, waniliowe do gofrów, bo na pewno też będę robić. Także to jest to. No i krem pistacjowy. Pomyślałam, że skoro w listopadzie umówiliśmy się już z większym gronem znajomych, które zapraszamy, no to zrobię jakiś tort i dodam do niego właśnie ten krem pistacjowy. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Nie wiem, co jeszcze do tego. Może jakieś orzechy, jakieś owoce? Zobaczymy, co tam wymyślę. W ogóle bardzo się z tego cieszę, że teraz pistacje, mam wrażenie, są wszędzie. Są właśnie i pralinki z pistacjami, te kremy pistacjowe i jakieś pączki i rogaliki z pistacją. Kiedyś mam wrażenie, że tak nie było. Były chyba tylko pistacje, no i lody pistacjowe, a teraz jest tego naprawdę mnóstwo. I kolejna torba z takimi bardziej domowymi rzeczami to płyn do zmywarki Finish. Żele pod prysznic. Słuchajcie, ja bardzo lubię te żele pod prysznic z tej marki Lidlowej o zapachu lawendy i Liang Liang, zwłaszcza ten drugi, na którym można sobie połamać język. To jest mój ulubiony zapach. Myślę, że jeżeli nie macie tendencji do bardzo suchej skóry, jakiejś bardzo wrażliwej i nie musicie mieć jakiejś specjalnej pielęgnacji ciała, to te żele mogę Wam polecić, o ile oczywiście lubicie takie mocne olejki eteryczne i mocne zapachy, bo one faktycznie pachną intensywnie, ale właśnie to mi się w nich podoba. No i oczywiście cena, one kosztują kilka złotych. Płyn do pukania Tesori di Oriente, nie wiem jak to się czyta, natomiast ja te płyny kupuję już od, nie wiem, kilku lat. I uważam, że to są jedne chyba z najlepszych płynów, bardzo intensywnie pachną, mają piękne takie orientalne zapachy. Niektóre mi się podobają mniej, niektóre bardziej. Bardzo lubię ten taki turkusowy, różowy, jaki tam jeszcze był, jakiś srebrno-niebieski. Teraz miałam chyba błękitny i już się właśnie kończy. No i ten czarny też bardzo lubię, także w zasadzie chyba już wszystkie przetestowałam. I wzięłam też mydło do rąk. Szukałam jakiegoś mydła takiego świątecznego, bo podobno jakieś w Lidlu są pierniczkowe, natomiast nie trafiłam. No i wzięłam kozie mleko, oczywiście była promka i trzeba było wziąć dwa, wiadomo jak to u nich zwykle bywa. No i to już w sumie całe moje zakupy, także biorę się za rozpakowywanie tego i ogarnianie tych prezentów, a w międzyczasie wrzucę Wam film, bo jutro znowu idę na cały dzień do pracy, także film musi wrzucić się teraz. A z kolei w piątek wyjeżdżamy, także znowu nie będę miała jak tego zrobić. Także dzisiaj, mimo że już jest po 18, to mam naprawdę mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia, no także nie przedłużam, tylko biorę się do roboty. Jak już tak jesteśmy w tej kuchni i tak sobie tutaj pokazujemy jedzenie i tak dalej, no to jeszcze taka antypolecajka spożywcza. Wczoraj odpaliliśmy sobie Thriller. Jak tylko sobie przypomnę tytuł, to Wam powiem, bo jest świetny.
Będziemy go dzisiaj kończyć, ale mega trzymam w napięciu, już się nie mogę doczekać wieczora, aż usiądziemy i dokończymy ten film. Zrobiliśmy sobie wczoraj popcorn, także wiecie, wieczór filmowy, super, fajnie. No ale ten popcorn okazał się tragiczny, a ja w ogóle jestem wielką fanką popcornu i naprawdę, żeby mi nie smakował popcorn, to już trzeba się bardzo postarać. No ale firma McKennedy bardzo się tutaj postarała i ten popcorn w wersji słodkiej, to miał być, nie wiem, czy słony karmel, czy po prostu jakiś taki słodki popcorn, jest tak ohydny. W ogóle go nie polecam. On jest chyba z Lidla, tak mi się wydaje. Natomiast do tej pory twierdzę, że popcorn słodki i słony karmel z Action to są w ogóle najlepsze popcorny ever. Także jeżeli lubicie właśnie taki popcorn, jak był kiedyś w kinie, w Heliosie chyba pamiętam, taki właśnie słodki czy karmelowy, czy jaki, nie pamiętam, że jaki to dokładnie był popcorn, ale on był na pewno w tej wersji słodkiej. To bardzo, ale to bardzo podobne jest właśnie w Action i to jest mój ukochany popcorn i mogłabym go jeść dosłownie kilogramami. Natomiast ten, zjadłam, wymęczyłam go jakoś, ale naprawdę nie polecam. Zaraz uzupełnię sobie moje zapasy tutaj, jeśli chodzi o płyny i mydło. W ogóle polecam Wam kupowanie dozowników różnego rodzaju na stronce Ada Cosmetics. To jest strona w ogóle z kosmetykami hotelowymi. Ja ją odkryłam w zeszłym roku i to było takie moje odkrycie totalnie przez przypadek, bo szukałam żelu pod prysznic, który będzie zamiennikiem Dior Sauvage, bo to są perfumy, jedne z takich ulubionych perfum mojego męża. No i znalazłam tutaj ten zapach Noir od The White Company. To jest taka znana marka, która produkuje wszystko w bieli, a tutaj mieli taką serię właśnie Noir czarną. No i poza tym mydełkiem dorwałam właśnie ten balsam, natomiast używamy go jako balsamu do rąk. I również z tej samej serii znalazłam żel pod prysznic. Także mamy i balsam, i mydło w płynie, i żel pod prysznic. A teraz po prostu, kiedy już te produkty się skończyły, to używam samych tych dozowników i uważam, że bardzo fajnie to wygląda, kiedy w łazience jest taka spójność i nie macie za dużo tych dozowników. Tutaj jest ten mój żel do mycia twarzy z balmem, który Wam pokazywałam. To też był żel pod prysznic, natomiast później stał się po prostu dozownikiem. No a tutaj jeszcze szampon, który jest przelany do takiego dozownika z IKEA. Także ja w ogóle bardzo lubię taką spójność, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza i jakieś takie dekoracje, tego typu akcesoria. Także zobaczcie sobie tą stronkę Ada Cosmetics, jeśli lubicie takie marki premium, jeśli chodzi o kosmetyki właśnie takie łazienkowe. A tutaj jest moje królestwo rzeczy do prania i tutaj mam wszystkie moje płyny i tak dalej, zapachy. Uwielbiam te granulki z Lenora i tak samo te płyny właśnie, te Zori d'Oriente. Zawsze je kupuję. Teraz kończę właśnie ten błękitny, a później będę miała ten czarny. Mam w ogóle pojemnik z Sinseya. Kiedyś dawno temu go kupiłam. No i tam są też jakieś przybory do prania. On był teoretycznie na proszek, ale tam trzymam jakieś inne rzeczy. Zaczęłam robić te prezenty dla rodziców i dla mamy. Natomiast zabrakło mi takiej tekturki, na której mogłabym je ułożyć i słuchajcie, moja kreatywność nie zna granic. Stwierdziłam, że mam takie czekoladki, ale w zasadzie to nie potrzebuję tej pokrywki od nich, więc wzięłam ją i ją rozcinam po to, żeby zrobić takie, wiecie, tekturowe podkładki, bo niestety nie mam nic innego, nie mam żadnego takiego kartonika ładnego, który mogłabym tutaj podłożyć, więc stwierdziłam, że zrobię sobie z tej podkładki po czekoladkach. Mam nadzieję, że się nie pogniewają, ale uważam, że tego i tak nie będzie widać, bo to będzie tutaj na spodzie, żeby tylko to usztywnić. Słuchajcie, kiedyś dawno temu, jak pracowałam w perfumerii, to ja pakowanie prezentów miałam w małym paluszku, bo to było w zasadzie w okresie świątecznym. To była taka produkcja, takie pakowanie perfum, tam były takie patenty. Pamiętam, tam był jakiś patent na to, jak pada cień, w którym miejscu przyciąć papier, żeby to było idealnie zapakowane, bo wiecie, te perfumy w tym papierku to musiały tak być, no tak perfekto zapakowane. Także to były czasy, słuchajcie, jak ja sobie przypomnę tą pracę w perfumerii w okresie Wigilii. No, to było ciekawe. Doświadczenie, ale nie wiem, czy chciałabym je powtórzyć. Dobra, słuchajcie, mamy jeden prezent, teraz czas na drugi. Ten będzie trudniejszy, bo jest dużo większy. Mamy tutaj butelkę czerwonego wina, te ciasteczka migdałowe i inne tutaj przekąski. Mamy jeszcze takie pojemniczki z Chin, które przywiózł Sebastian. Pokazywałam Wam w tym vlogu,
który nazywa się Co mąż przywiózł z Chin. I tam były różne dziwne azjatyckie rzeczy. Głównie same herbaty. Ale przywiózł też masę słodyczy, ale powiem Wam, że te słodycze są tak dziwne. W ogóle mogliśmy zrobić jakiś test na żywo chińskich słodyczy. No szczerze mówiąc, smakował mi chyba tylko jeden taki batonik, który był bardzo podobny w smaku do zupki chińskiej, co było mega dziwne. Ale to był... O kurczę, trochę za krótki ten celofan. Nie przemyślałam tego, że jest ta butelka jeszcze tutaj. No dobra, mała zmiana koncepcji. Coś tu muszę poprzekładać, żeby to się jakoś zmieściło. Ale nie przemyślałam tego zupełnie. Dobra, nie są to najbardziej profesjonalne prezenty świata, ale chyba nie o to tutaj chodzi. No i to są właśnie te pojemniczki chińskie na herbatkę. Herbatkę oczywiście też dorzuciłam. A ten pojemniczek zostawiłam nam, bo uznałam, że chyba w tym kolorze najbardziej po prostu pasuje mi do mieszkania, chociaż ten zielony też mi się bardzo, bardzo podobał, a z kolei moim rodzicom wydaje mi się, że najbardziej będzie pasować ten drewniany. Pod ostatnim filmem z zakupami Sinseya, z tymi ubraniowymi zakupami, nawiązała się dyskusja na temat ubrań. Generalnie o ubraniach też z Mohito tam pisałyście. I ja powiem Wam szczerze, że ja Mohito uwielbiam od dawna i na przykład te spodnie mam z Mohito i chciałam Wam je bardzo polecić. Ja mam je w ogóle w dwóch wersjach. Jedna to jest biała, a druga taka po prostu w klasycznym kolorze jeansu, czyli taka błękitna. Też taka z dziurami. Wiem, że nie każdy taki styl lubi. Ja akurat uwielbiam i mam ten pasek z Pinko, o którym Wam wspominałam, że jest dwustronny i też uważam, że jest super, bo tutaj no trochę płacicie powiedzmy więcej, no wiadomo, za markę, ale z drugiej strony macie dwustronny pasek, z jednej strony jest czarny, z drugiej brązowy, także no, można powiedzieć, że tak jakbyście miały dwa paski. Jakoś tam sobie można tam trochę wyższą cenę usprawiedliwić. Natomiast wracając do Mohito, to ja ich ubrania bardzo lubię. Na pewno uważam, że są dużo ładniejsze niż te z Sinseya. Natomiast one mają taki jeden problem, że one są po prostu bardzo duże. I tam XS, a czasami XXS, no to są po prostu takie worki. Oni mają czasami takie bezkształtne te sukienki i tak dalej. Ja mam sporo od nich rzeczy, ale uważam, że oni kilka lat temu mieli te ubrania mniejsze i na przykład ja na studiach byłam w stanie tam kupować XS-ki, było ok. Natomiast teraz naprawdę się nie zmieniłam, ja naprawdę się nie zmniejszyłam, wręcz wydaje mi się, że nawet przytyłam. I mimo, że dalej jestem tak samo krótka, jak i byłam, no to gdzieś tam do takich bardzo, ale to bardzo drobnych osób też nie należę, no bo gdzieś tam trochę tego brzucha mam, trochę tego tyłka uda mam. Natomiast te rzeczy po prostu są na mnie za duże i bardzo nad tym ubolewam. I ja nie wiem, o co chodzi tym producentom, czemu oni takie wielkie te ciuchy produkują. No bo bez przesady, no, uważam, że powinny być naprawdę produkowane ubrania na każdą sylwetkę. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, no to one, tak jak widzicie, są takie trochę luźne. Natomiast mi taki fason bardzo pasuje, się w nim super czuję. Kiedyś byłam wielką fanką takich naprawdę mega obcisłych spodni, a teraz już mi się trochę pozmieniało i uważam, że takie właśnie luźniejsze, wygodniejsze są dużo, dużo fajniejsze. I jeśli nie pomyślałyście, żeby iść do Mohito w poszukiwaniu jeansów, bądź bardziej chyba kojarzą z jakimiś sukienkami, spódnicami, trochę takimi bardziej eleganckimi rzeczami, albo takimi bardziej dziewczęcymi, to powiem Wam szczerze, że ja mam od nich kilka spodni i żadnych nie musiałam przerabiać, także jak macie podobną sylwetkę do mojej, a macie problem ze znalezieniem spodni, to może akurat spróbujcie w Mohito i może się zaskoczycie. I moja ukochana nowa torebka z Guessa, którą pokazywałam Wam w zakupach, no bo po prostu zakochałam się w niej, tylko powoli mi zaczyna brakować miejsca w garderobie, to znaczy zawsze miałam tu za mało miejsca, ale no ubolewam, że ta garderoba jest taka mała, natomiast mamy w planach kolejną, to znaczy może ja mam w planach, a mój mąż jeszcze do końca o tym nie wie, ale mamy w planach kolejną szafę w trzecim pokoju, także może część rzeczy powędruje tam, a będę miała tutaj więcej przestrzeni dla siebie. Witam się z Wami w piątek. Moje śniadanko, czyli rogal marciński, chociaż powiem Wam szczerze, że najlepsze rogale moim zdaniem są od Sowy, z cukierni Sowa z Bydgoszczy, chociaż ostatnio otworzyła się też w Krakowie, także bardzo się cieszę. Oni mają te rogale z białym makiem, one są przepyszne. Do tego kawka i do tego wszystkiego słucham sobie live'a u Pantinki, także poranek idealny. W końcu mamy piątek, zaczynamy weekend, za chwilę wybieramy się do naszych rodziców, to znaczy najpierw jedziemy do Bydgoszczy, a potem 150 km od Bydgoszczy do mojego domu rodzinnego, do moich rodziców. Natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać, co przed chwilą przyniosłam od mojej sąsiadki. Napisała, że ma do oddania, ponieważ nie ma miejsca, nie ma miejsca do przechowywania, ma do oddania przepiękny zestaw do herbaty, który przywiozła z Uzbekistanu. Nigdy w tym miejscu nie byłam, natomiast jak zobaczyłam na zdjęciach ten oto piękny
czajniczek do herbaty i takie dwie filiżanki ze słodkami i ta dziewczyna napisała, że ona chce to wymienić na albo na ptasie mleczko, albo na water wipes, czyli takie chusteczki nawilżane dla dzieci. Napisała to na takiej grupie sąsiedzkiej, którą mamy tutaj. Pewnie większość osób ma takie grupy, jak mieszka w bloku i właśnie napisała, że chce się pozbyć tych rzeczy, chce je wymienić, więc jak ja to zobaczyłam, od razu napisałam i na szczęście zdążyłam, powiedziałam, że to ja biorę chętnie i umówiłam się z nią właśnie dzisiaj na 8 rano, także już byłam, zaniosłam jej tam parę giftów, coś tam jeszcze dorzuciłam i mam nadzieję, że będzie zadowolona. Napisałam tylko do niej, czy jest pewna, że ona chce się tego pozbyć, bo no moim zdaniem te filiżanki są przepiękne. Oczywiście są troszeczkę poniszczone, to nie da się ukryć, bo no, przywiozła je też z podróży, więc domyślam się, że łatwiej drogi nie miały. Ale ten zestaw tak genialnie pasuje do naszego mieszkania, no i jest to coś takiego bardzo oryginalnego. No bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja będę tego używać, czy ja będę tylko po prostu na to patrzeć. Nie jest to może zbyt praktyczne, bo wiecie, one nie mają ucha, no ale powiedzcie same, no takie cudeńko, no jak mogłam się na to nie skusić? No póki jeszcze mam miejsce do przechowywania, to będę takie rzeczy zbierać, a potem będę się zastanawiać, co z tym zrobić. Albo może zmienimy mieszkanie na większe kiedyś, mam nadzieję, albo dom. Zobaczymy. A teraz muszę już uciekać, bo mam tylko pół godziny, żeby szybko ogarnąć mieszkanie, spakować się, zaraz wraca Sebastian i ruszam w drogę. Witam się z Wami w kolejnym tygodniu. Zdążyłam już wrócić do Krakowa, do domu. Już nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie mam mówić, że wracam do domu, czy do Bydgoszczy, czy do mojego domu rodzinnego, czy do Krakowa. Już czasami mam rozstrojenie jaźni i tak naprawdę nie wiem, gdzie mam mówić, że wracam do domu. W każdym razie witam się z Wami w kolejnym tygodniu w Krakowie. Zrobiłam sobie właśnie herbatkę z miodem. W ogóle wybaczcie mój aktualny wygląd, ale... O, czuję się jak się czuję, nieważne. Wyjęłam aparat, chciałam Wam coś ponagrywać i zaraz siadam do montażu. Udało mi się też zrobić gofry. Minimalnie mi się spaliły, ale mam nadzieję, że będą bardzo dobre, bo są na jogurcie Alpro, tym jogurcie waniliowym, jogurcie wegańskim. Ja w ogóle uwielbiam te produkty Alpro i zarówno mleko, jak i jogurty. Także mam tutaj herbatkę, mam goferki i zaraz siadam do laptopa, bo już nadrobiłam takie, wiecie, zaległości domowe typu pranie, prasowanie, także teraz zabieram się za bardziej takie przyjemne rzeczy. Słuchajcie, miał to być serniczek keto z przepisu. Nie żebym ja była na keto, czy mój mąż, ale po prostu taki był przepis i bardzo nam posmakował, no ale nie wyszło. Nie wyszło, bo zapomniałam kupić serka Filadelfii. Więc jest to sernik zrobiony z mascarpone, z serka takiego... Kurczę, jaki to jest serek? Taki Twój smak na przykład z Biedronki. Taki był w przepisie, więc taki dałam. I co tutaj jeszcze jest? Śmietanka 30. No i dodałam trochę cukru i trochę mąki, więc z tego keto nie wyszło nic. Jest to po prostu zwykły sernik. No słuchajcie, patrzcie, jaki wyszedł wysoki, jaki ładny. Jestem w szoku, bo mi się nigdy nic nie udaje. I jeszcze z myślą o serniczku i o gofrach kupiliśmy wczoraj, w sumie chyba w Biedronce, jak się nie mylę, taki krem, nie, przepraszam, nie w Biedronce, w Kauflandzie. Taki krem proteinowy, white cream i masło orzechowe. W sumie zaraz zobaczę z ciekawości, co tu jest. Krem białkowy z orzeszkami ziemnymi prażonymi. No wiadomo, no nie są jakieś to bardzo fit rzeczy, mimo że oni to tak reklamują, ale zawsze jest to jakaś tam, powiedzmy, lepsza opcja, a przede wszystkim miał to być dodatek do deseru, także no nie przesadzajmy, wszystko jest dla ludzi. My akurat mamy takie dosyć normalne podejście, jeśli chodzi o jedzenie. Postanowiłam, że zorganizuję taką imprezę andrzejkową. Znaczy impreza to za duże słowo, po prostu zapraszamy znajomych na Andrzejki. Na Halloween nic nie organizowaliśmy,
ale Andrzejki ja zawsze lubiłam już od szkoły podstawowej, pamiętam. No i słuchajcie, znalazłam na temu takie karty tarota, bo myślałam o tym, że po prostu posłużą nam do zabawy albo do dekoracji stołu. Dajcie znać, czy w ogóle wierzycie w takie rzeczy, czy interesujecie się, czy wierzycie, że przynoszą jakieś nieszczęścia i tak dalej. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, ale jest to w jakiś sposób intrygujące. Natomiast szukałam jakichś takich rzeczy bardziej do dekoracji i do zabawy, bo pomyślałam, że no musimy sobie jakieś wróżby zorganizować, chociażby dla tak zwanej Beki. Także na pewno zrobię jakieś ciasteczka z wróżbą, jakieś tam przekąski przygotuję i tak dalej, no ale jakiś motyw wróżbiarski też musi być. Także będzie lanie wosku i będzie tarot. Także będę się w takie rzeczy bawić. Oczywiście nie na serio, ale mimo wszystko jestem ciekawa Waszej opinii. Także dajcie znać, czy same na przykład korzystałyście z wróżek albo stawiałyście sobie karty tarota. Nie wiem, jest to ciekawe. Jednak jest mnóstwo ludzi, które wierzy po prostu w tego typu tematy. I tym oto magicznym akcentem będę się z Wami żegnać i zapraszam Was do oglądania następnego filmu. Pa!